Ale wróćmy do Samsungów, bo Jacek zaczął mówić o specyfikacjach, a tymczasem to nie specyfikacje są w tych telefonach najciekawsze. Odpowiada wam po francusku, miałem 2 sekundy, wysłyszycie, co Francuz do was powiedział, ale już po polsku. Tu pokazywali, świecili w niego bezpośrednio lampą, kurczę, no odbijało się dużo, dużo mniej. Cześć, witajcie. Cześć, będziemy dzisiaj trochę monotematyczni, niestety. No, nie nasza wina, no. Jakby coś, to pretensje do Samsunga, który pokazał 3 nowe flagowce. Znaczy, tak, znaczy te pretensje do innych producentów, że się nie wstrzeli i nie pokazali czegoś, ale ja podejrzewam, że to celowo nie Ja pokazali, się bo nie dziwię. jeżeli Samsung od takiego No. czasu zapowiada, że będzie premiera, to nikt nie zamierza konkurować po prostu. Dokładnie, no przecież i tak by się przykryło wszystkie światowe serwisy technologiczne, jakbyś nie otworzył wszędzie tylko S24, S24, S24 na wszystkie możliwe odmiany. Ej, 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 ej. Całe ściany przykryte. Nie ma w zasadzie o czym pisać. Wszystko od w zasadzie minionej środy żyje tylko i wyłącznie Samsungiem. Dobrze mówię, środy to było środy. Jezus, mi się powiem ci, że ten tydzień był taki, że kalendarz mi się skurczył. Ale tak, powiem. W każdym razie tak czy inaczej nudna to będzie tygodniówka, bo my te specyfikacje mieliśmy już znacznie wcześniej, one na MGS-ie były. I Tak. właściwie ja jedyną rzecz, jaką zrobiłem, to pouzupełniałem szczegóły, które się wcześniej nie pojawiały po prostu, bo były najwyraźniej mało znaczące. Typu, nie wiem, czasy pracy na przykład, tak, na Wi-Fi, czy z audio, czy z wideo. I tak poza tym to zdjęcia, tak? No bo zdjęć wszystkich nie było, bo Samsung przecież kosi po wszystkich serwisach jak diabli. Jak gdzieś coś wypłynie, to Samsung przychodzi z młotem na czarownicę i jak walnie, to po prostu. Na Twitterze już są wszyscy grzeczni w tej chwili. Już Tak, nikt nie publikuje zdjęć Samsunga. a Na X się, najzabawniejsze jest przepraszam. to, że i tak zdjęcia wypływają i wszystko inne wypływa i nie tylko Samsungowi, tylko wszystkim innym producentom, jak jeden mąż, ja nie wiem, mnie to po prostu cała ta zabawa w te embarga i tak dalej i to straszenie i całe to, no bawi, bo dane i zdjęcia i tak wypływają. Jak nie od jakiegoś tam Nixtera, to jakiś handlowiec się rozpruje. Jak się nie rozpruje handlowiec, to ktoś zrobi zdjęcie w sklepie. A to w sklepie ktoś za wcześnie naciśnie enter, bo nawet w Polsce mieliśmy w ubiegłych latach takie przypadki z Samsungiem. Samsung miał peszka do jednego retailera. No i tak wszystko wypływało wcześniej. A nawet jeżeli nie, to słuchajcie, są certyfikatorzy. Jacek może potwierdzić, że tam to jest już tyle dobra i tyle wszelakiego. Zdjęcia mają kiepskie przeważnie, ale przynajmniej To można znaczy, zobaczyć, jak telefon wygląda. w przypadku certyfikatorów to nie jest taka fajna robota, dlatego że to zajmuje Tak. mnóstwo czasu. Te dane nie są w jednym miejscu, trzeba mieć dostęp do dokumentacji. Bardzo często trzeba mieć konto w serwisach Tak jest. różnych certyfikatorów, i to jest, nie jest to takie proste w każdym razie. No. No nie jest oczywiście, tylko że te dane są po prostu. Do tego zmierzam. A już najbardziej mnie bawią producenci, którzy żądają ode mnie podpisania dokumentu o poufności, którym zobowiązuję się, że nie puszczę pary na temat tego, co mi pokazali, podczas gdy już to samo. Ten sam telefon, akurat w tym przypadku mówimy dokładnie, pokazany był, kurczę, dobry miesiąc temu w Chinach. I ba, powiem więcej, ja sobie go mogę z Chin sprowadzić i zrobić wam unboxing i pokazać i w ogóle recenzję zrobić. Kwestia poczekania, aż to przyjedzie z Chin. No i może tam oczywiście być drobna różnica w oprogramowaniu, różnica w pamięci, różnica w cenie, ale sam core telefonu pozostaje taki sam. Ja z litości nie będę wymieniał marki, bo to jest dla mnie po prostu niezrozumiałe, żenujące takie podejście i tyle. Ale wróćmy do Samsungów, bo Jacek zaczął mówić o specyfikacjach, a tymczasem to nie specyfikacje są w tych telefonach najciekawsze. Bo wiecie, specyfikacje były mega przewidywalne. Było wiadomo, jakie procesory wiadomo. Ewentualną niespodzianką mogło być tylko, czy będzie ten Exynos, czy go nie będzie. No okazało się, że w tych tańszych modelach jest nowy 10-jajeczny Exynos. Zobaczymy, jak wypada. Ponoć nawet nie jest najgorszy. Ale to było jedyne w sumie, co mogło się ewentualnie zmienić, chociaż już od pewnego momentu w zasadzie to był też pewniak. Aparaty fotograficzne przewidywalne. Pamięci żadna niespodzianka. Pozostałe elementy wyposażenia też, nawet design. Powiem wam szczerze, że od momentu jakby wypłynęło, że Ultra ma płaski ekran, to już mówię, dobra, to już tutaj się wiele nie zmieni. To jest też trochę tak, że tak jak kiedyś mówiliśmy na temat designu, dobrego nie należy zmieniać, jeżeli
klienci pozytywnie oceniają wygląd telefonów Samsunga, to może lepiej, że firma nie eksperymentuje na klientach i nie próbuje na siłę ich udziwniać. Mnie już się trochę opatrzyło. Niemniej, no okej, no prosty styl może się podobać. Natomiast najciekawsze jest w oprogramowaniu. Tu rzeczywiście odwalili numer, ale znowu, kurczę, ja wyjdę na tego złego tutaj. Tam jest dopakowane tymi AI-ami, tymi funkcjami sztucznej inteligencji, rzeczywiście ma na maksa. Zrobili genialną robotę, chociażby z tym, że no jest wsparcie dla języka polskiego, co nie jest trywialne, jak wiemy, nawet powiedzmy Siri jeszcze nie ogarnia, a tu Samsung ogarnął. Natomiast, kurczę, no też nie wiem, jak wam to powiedzieć, ale wszyscy moi branżowi koledzy i koleżanka strasznie się jarają tymi funkcjami, cieszą się, pokazują, ojej, zachwyty. Wszędzie słyszę zachwyty. Kurczę, no powiem wam tak, na mnie to też robi wrażenie, jak działa. Tylko zastanawiam się, jak to wyjdzie w życiu codziennym, bo powiem wam szczerze, jak jest z tymi wszystkimi feature'ami w telefonie. Jak ja to testuję, to o, wow, super, fajnie, działa, opisuje, działa, nie działa, mówię wam o tym. Natomiast kiedy zaczynam tego telefonu używać w codziennym życiu, to wierzcie mi lub nie, a o 3/4 tych funkcji zapomina. Po prostu zapominam, że nie ma w telefonie i nic. Powiedz ludziom, bo wiesz, bo to tak jest, że tak, no Tak. oczywiście można znaleźć No właśnie. informacje, ale to powiedz o choćby kilku najciekawszych Za rzeczach, które chwilę są w wam powiem, za oprogramowaniu. sekundę wam powiem, tylko chcę wam powiedzieć, dlaczego mnie to nie jara. Po prostu o tym się zapomina. I często jest tak, że masz coś fajnego w telefonie, czego użyłeś raz i zapomniałeś. I boję się, że ze sporą częścią tych funkcji tak będzie, ale na pewno nie z tłumaczeniem w locie. Słuchajcie, wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście za granicą i nie wiem, nie życzę wam tego, ale nie, podpitolili wam bagaż. I musicie w obcym języku zadzwonić. No i załóżmy, że jesteście w dziwnym kraju, jak na przykład Francja, gdzie ludzie bardzo niechętnie mówią w języku language. I kurczę, jak się z takim Francuzem dogadać? Otóż odpalacie sobie w Samsungu specjalną funkcję i gadacie przez telefon po francusku. Wygląda to tak, że wy mówicie do Francuza po polsku z lekkim, minimalnym, no powiedzmy jedno, dwusekundowym opóźnieniem. Francuz już słyszy to, co wy powiedzieliście do telefonu po polsku, ale już w swoim języku. Odpowiada wam po francusku, mijają 2 sekundy, wy słyszycie, co Francuz do was powiedział, ale już po polsku. I powiem wam, że to działa, na oko działa to lepiej niż chociażby nawet te niektóre translatory takie, co się importuje z Chin. Po prostu to działa i najlepsze jest to, że po drugiej stronie Francuz wcale nie musi mieć Galaxy S24, żeby z tej funkcji z wami korzystać. To jest w waszym telefonie. I tu od razu rodzą się obawy o bezpieczeństwo. Samsung zapewnił, że wszystko dzieje się na pokładzie telefonu. Pobieracie na telefon pakiet językowy, pobieracie tam całe to AI, tam oprogramowanie. Siedzi w waszym telefonie i to, co mówicie, nie wychodzi poza telefon na jakieś tam serwery chmurowe i tak dalej. Można włączyć tam tą opcję udoskonalenia, ale domyślnie ona jest wyłączona z tego, co usłyszałem. Więc Samsung niczego wam nie wysyła. Jest kupa bajerów na zdjęciach. W przypadku zdjęć na przykład możecie się przesunąć. Powiedzmy, jesteście w kadrze po tej stronie, a chcielibyście być po przeciwnej. Używacie funkcji, tam obrysowujecie się. Telefon was przekleja, a tu w tym brakującym miejscu dorabia to, co potrzeba. Tak samo z krzywymi kadrami. Zrobiliście krzywo wieżę Eiffla. No, jakbyście ją chcieli wyprostować, to w zasadzie każdy głupi telefon i program graficzny poprawi, ale obcinacie brzegi. W Samsungu już brzegów nie obcina. Obróci wam tą wieżę i dośpiewa brakujące fragmenty. Słuchajcie, działa to tak, że no wow, tutaj mój szanowny kolega zrobił sobie zdjęcie na przykład na tle bufetu obficie zastawionego kwiatkami, szklankami, etc. I wiecie co, że on tam dorysował, ten AI cały dorysował tam te szklanki. Super to działa. Tak samo filmy. Nagraliście sobie film, oj fajne ujęcie, no nie wiem, ale urwał. Dwa. Samochód się zderza, ale chcecie mieć to w slow motion. Ojej, nie, nagraliście normalnie po prostu w 4K i tyle. No dobra, na Samsungu se możecie już nagrany film spowolnić. Mieliśmy nawet zagwozdkę, czy jakby na przykład, nie wiem, nagrać iPhone'em w super zwolnionym tempie, wrzucić na Samsunga, to jeszcze bardziej się da zwolnić, ale chyba już nie. Natomiast filmy nagrane w normalnym tempie, powiedzmy 30 czy tam 60 klatkach, można spowolnić i słuchajcie, telefon dorypie te brakujące klatki i film będzie w slow motion. No, kupa jeszcze różnych, no wyszukiwanie po obrazku. Robicie, nie wiem, czemuś zdjęcie, nie wiem, kumpela ma fajne buty. To hermetyczny żart branżowy, ale o, kolega ma fajne buty, za 4000 przyszedł na konferencję motoryzacyjną, no i chcecie zobaczyć, ile te buty faktycznie kosztują. No to pstryk, robicie zdjęcie butów, obrysowujecie je na zdjęciu
i za chwilę wam wyszukuje. Tu już powiem wam szczerze, działa tak troszeczkę. Wiecie co, no jak Google Lens działa, to mniej więcej to jest ten sam level, ale jeżeli zrobicie zdjęcie wyraźne, w dobrym oświetleniu i pokażecie konkretny przedmiot, szczególnie taki, który się daje dość łatwo zidentyfikować, no to to zadziała. Ale wracam do mojego pytania. O ilu tych funkcjach zapomnicie po pierwszym tygodniu ekscytacji nowym smartfonem? Bo ja myślę, że tak o 90%. A jeżeli będę chciał z kimś pogadać w obcym języku, to ja odruchowo zacznę gadać po angielsku za granicą i nawet się nie będę zastanawiał, jak odpalić tego tłumacza. A jak siebie znam, wiecie, ja już jestem starszym panem, to ja nawet zapomnę, jak to się włącza. Tak to wygląda z mojego punktu widzenia i tak jak powiedziałem, nie podzielam tego totalnego entuzjazmu, który zapanował teraz w branży wokół tego AI-a. Sorry, przykro mi to mówić, ale tak jest. Ja bym chciał, żeby telefon zrzucił mnie ze stołka jakimiś innymi rzeczami. Tyle. Ja powiem szczerze, że trochę się dziwię, ale będę bronił Samsunga. To znaczy, będę bronił Samsunga, szczególnie jeżeli chodzi o wprowadzenie języka. Już tak sobie pomyślałem, o Nie, rany, to co jest teraz tej technologii coś. nastąpi? Może gry na Steamie będą po polsku na przykład. Bo na razie nikt nie zauważył, że Polacy kupują gry na Steamie i kupuje Polaków więcej niż Rosjan na przykład na Steamie. Po rusku jest każda gra po polsku. Co 25 może, albo nawet nie. Nie, nie, Ale nie ja masz. troszeczkę pobronię Samsunga ze względu chociażby na to wprowadzenie języka polskiego, bo bardzo często bywa tak, że mamy do czynienia choćby na YouTubie z filmikami, gdzie człowiek mówi ciekawe rzeczy, ale ni choroby, nic z tego nie rozumiemy, bo jest na przykład Hindusem, Arabską. albo Japończykiem, albo Tak, jeszcze tak, kimś tak. innym. Jeżeli te języki są u Samsunga, one były, to znaczy były na pewno japoński, nie wiem jak tam było z Hindi, to jesteśmy w stanie sobie tego użyć choćby właśnie do tłumaczenia YouTube'a, bo tam nie zawsze pojawiają się napisy po angielsku, a poza tym nie każdy angielski rozumie również. Także jeżeli chodzi o język, to według mnie to jest duży plus. Jeśli chodzi o AI w przypadku grafiki i zdjęć, to jest zabawka, z której rzeczywiście skorzystamy kilka razy prawdopodobnie posiadając smartfona. Jest to bardzo fajna zabawka. Mnie się akurat bardzo podoba. Robi wrażenie. Jeszcze rzadziej prawdopodobnie skorzystamy po jednorazowym ustawieniu z przyciemniania poszczególnych elementów ekranu, bo to przyciemnianie można sobie miejscowo, zdaje się, zrobić. Czy nie tyle miejscowo, co może dotyczyć określonych elementów interfejsu, czyli na przykład sobie ściągane menu możemy zrobić w innej jasności niż całą resztę ekranu na przykład. I to jest dosyć fajne. Ja nie protestuję przeciwko temu, broń Boże, jeżeli wprowadza się wszelkie innowacje, to lepiej, że one są, niż gdyby miało ich nie być. Bo to jest fajna rzecz dla użytkownika, może się pobawić, a może się nie bawić, tylko wiedzieć, że ma w telefonie i fajnie, albo może nie potrzebować zupełnie. No jeszcze musi Dobrze. pamiętać. Lepiej, że one są, niż gdyby miały ich Tak, nie nie, mieć. Mówię, nie, chwalę Samsunga za implementowanie języka polskiego w końcu z nie. sukcesem, ponieważ to trwało naprawdę dosyć długo, Słuchaj, no odkąd się. ja tutaj oczywiście jak najbardziej też szapoba dla Samsunga za to, że w ogóle sobie poradzili z polskim. Natomiast musimy pamiętać, że Polska jest ogromnie ważnym rynkiem dla Samsunga i Samsung u nas ma nie tylko struktury sprzedażowe, ale też bardzo rozbudowane R&D, o czym mało kto wie. No ale w Europie, no kurczę, no, jesteśmy ogromnie ważni dla Samsunga. To mnie strasznie cieszy. I niestety, no, z drugiej strony z przykrością zauważam, że Samsung jest bardzo wyjątkową firmą na tym tle i myślę, że oczywiście nie mam konkretnych danych, ale nie przypominam sobie, aby któraś z innych firm produkujących smartfony zainwestowała tyle forsy w Polsce w rzeczy pozasprzedażowe, które nie przekładają się bezpośrednio na po prostu sprzedawaj, sprzedawaj, sej, telefony, wypad. Kupił wynocha tego, tylko po prostu właśnie w ten background, właśnie w R&D, w rozwój oprogramowania. Bardzo duża część tego oprogramowania, słuchajcie, powstała w Polsce i to trzeba głośno powiedzieć i no, bardzo Samsunga za to pochwalić. Natomiast to, że to na mnie nie robi wrażenia, to nie znaczy, że ja się upieram, że każdy ma mi się tak samo, tak, żebyśmy się dobrze rozumieli. Bardziej właśnie mi się podoba i bardziej ja bym wolał wam poopowiadać nie o samych smartfonach, tylko właśnie o tym, co robi Samsung, gdzie robi i tak dalej, bo kurczę, no, Polacy naprawdę bardzo dużo tutaj wnieśli do tego, co mamy w nowych Galaxy S24 i
trzeba to bardzo głośno powiedzieć, są to, nie wiem czy nie najbardziej polskie smartfony na rynku, bo więcej w nich polskości niż w telefonach, na które tylko jest przyklejone logo, prawda, są produkowane w Chinach, także tak, to też musicie o tym wiedzieć i to też trzeba głośno powiedzieć. Nie ma nic dziwnego w tym, że do telefonów zacznie AI wchodzić, szczególnie do tych high-endowych, dlatego że AI działa naprawdę w tej chwili, nie potrzebuje aż tak bardzo dużo zasobów. Prawdą jest, że im więcej RAMu albo im lepsza grafika, tym ono troszeczkę lepiej i szybciej działa, nawet na komputerach stacjonarnych czy na laptopach. Natomiast te telefony flagowe mają już w tej chwili odpowiednie specyfikacje techniczne do tego, żeby AI na smartfonach działało bez jakichś większych problemów. Właściwie oprogramowanie też jest. Ono jest prawie gotowe. Kwestia implementacji na Androidzie to nie jest jakiś ogromny problem. Dlatego mówię, tutaj największą zaletą dla mnie jest właśnie kwestia zaimplementowania polskiego języka, bo to naprawdę musiała być kupa To jest roboty. coś. To jest Natomiast to, co jeżeli mówisz. Siri się teraz pali ze wstydu po prostu. chodzi o same specyfikacje, do których niedługo przejdziemy, to ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz dla mnie rozczarowującą. Samsung nie jest znany, pomimo zapewnień przy każdej premierze, że zużycie baterii będzie zoptymalizowane, nie jest znany z dobrej optymalizacji zużycia baterii. I tutaj w podstawowym modelu nie dosyć, że mamy baterię 4000 mAh, to jeszcze do tego mamy 25-watowe ładowanie. Jest bezprzewodowe, bardzo fajnie, to jest na plus. Natomiast tutaj i bateria jest poniżej średniej tak naprawdę, i to poniżej średniej nie z wysokiej półki, bo na wysokiej półce zdarzają się baterie 6000 mAh. To jest poniżej średniej ze średniej półki. Głupio to brzmi, ale tak to wygląda mniej więcej. Tak jest, nie, Czasami no to nawet z też trzeba niższej półki mają powiedzieć. baterię 5000. Tak. Dlatego mi się to bardzo nie podoba. W przypadku drugiego modelu ta bateria jest troszeczkę większa, bo podchodzi już pod 5000, jest 4900, dopiero w najwyższym jest 5000. No jak Tak. spojrzycie na wartości znamionowe, to nadal nie wygląda fajnie. W związku z Tak, tym, ale wiesz mówię, to co? jest jedyna rzecz, która Tak. ewidentnie, jeżeli Zgadzam chodzi o się. specyfikacje, mi się po prostu w tej serii nie podoba. Mi się nie podoba jeszcze prędkość ładowania, aczkolwiek no tu, dobra, to już bym przebolał, bo powiem szczerze, że akurat jeżeli Samsung jest moim daily, to ja mój daily phone ładuję i tak indukcyjnie w nocy po prostu na podstawce, ale to znowu mówię ja, natomiast są scenariusze, gdzie szybkie ładowanie przydałoby się, Tak, nawet trzeba 25 je było watów we włączyć, flagowym modelu, nawet no w to tak podstawowym flagowym trudności. modelu, to 25 watów na dzisiaj, Bardzo mało. jeszcze bez ładowarki dodawanej do No, pudełka, to przepraszam bardzo, ale to jest losowy. nie, to jest takie mega mech, że po prostu szkoda gadać, nie chce mi się ryja nawet strzępić. No, ja rozumiem, że zawsze Samsung to tłumaczy dbałością o trwałość baterii. Dobra, to zróbcie kurczę włącznik, ładuj normalnie, czyli wolno powiedzmy. I nie wiem, guziczek nawet opuszczany z górnej belki, tak jak macie oszczędzanie baterii, to zrobić super, hiper, turbo, burbo ładowanie, nie wiem, 120-watowe, którego użyję tylko raz na jakiś czas, wtedy, kiedy naprawdę mega mi zależy, bo nie wiem, coś mi się Ale wywaliło, muszę wyjść, a mam telefon rozładowany. Kurde. to jest śmiech na sali. No. Inni producenci pozwalają A ja to. zdecydować użytkownikowi. Albo Użytkownik mają albo sobie dobre. ładuje 5-watową ładowarką, albo No. sobie ładuje ładowarką 100 watów i sam Też. wybiera. Szczególnie, że musi tę ładowarkę sobie Też. dokupić w przypadku Też. Samsunga. Więc tym No bardziej. kurczę, no. No, w 100% się zgadzam z Jackiem. Jedyne, co mogę usprawiedliwić, to to, że ta bateria 5000 w poprzednim modelu, czyli S23, trzymała naprawdę długo i tu nawet, no nie wiem, tak bezpośredni konkurent iPhone 14 Pro Max, no czy teraz 15 Pro Max, no może się schować, bo wypada gorzej. Nie mówię, że jakoś znacząco, ale jednak Samsung tamten był lepszy. Mam nadzieję, że w tym roku niczego nie skrzenili i będzie trzymał tak samo długo. No ja Natomiast to szczerze nabywcom życzę, żeby ta bateria im trzymała jak najdłużej, ale Po prostu, jakoś. wiecie co? Ja mam wrażenie, że jeżeli ktoś chce kupić Galaxy S, to kupuje Ultra, bo powiem szczerze, no kurczę, zróbcie co chcecie, mówcie mi co chcecie, ale nie znajduję w mojej głowie argumentów, które kazałyby mi kupić S24 albo tym bardziej S24 Plus. Po prostu nie znajduję. Ja nie mówię, że to są złe telefony. S24 ratuje to, że on jest stosunkowo niewielki, więc jak ktoś chce
do pasionego smartfona, ale nie za dużego, to jest znakomity wybór i myślę, że dosyć oczywisty. Natomiast ten z plusem to nie wiem dla kogo jest i ja bym go w życiu nie kupił. Jeżeli bym kupował, to tylko i wyłącznie Ultra, która ma wszystko najlepsze. Najekran, najaparaty, najbaterie, tak jak Jacek powiedział. Rysik ma do tego. No, wszystko jest w tym telefonie, w tej serii naj. To po co są tamte? Bo okej, no wiadomo, że ktoś to kupi, tak? Oczywiście z marketingowcami ja się nie będę kłócił, nawet nie podejmuję się dyskusji. Natomiast z mojego punktu widzenia, no nie znalazłem. Może wy macie to, napiszcie. Jakieś argumenty, które przemawiałyby za zakupem pozostałych, którego z pozostałych dwóch modeli, poza kompaktowymi rozmiarami S24, bo to rzeczywiście jest coś, okej? To jest coś. Nie mówię, że nie. Kompaktowe rozmiary w przypadku roku 2024 dla Samsunga to jest 6,2 cala. Ja może przejdziemy do Omów specyfikacji, specyfikacje, ewentualnie tak, dobra. dodatkowe rzeczy będziemy dodawali. O bateriach w zasadzie wam powiedzieliśmy. Bateria 4000 w podstawce, 4900 w plusie i 5000 w ultrze. Ładowanie 25-watowe w podstawce, w pozostałych 45 W. Jest ładowanie bezprzewodowe w każdym z tych smartfonów również. Tak jak Adaś wspomniał, w dwóch tych słabszych smartfonach mamy Exynosy 2400, 10-rdzeniowe procesory, totalna nówka na rynku. We wszystkich smartfonach mamy dynamiczne AMOLEDy w dwa razy. W związku z tym wiadomo, że tutaj będziemy mieli regulowaną częstotliwość odświeżania. I ta częstotliwość odświeżania ma jakby zawieszony sufit w 120 Hz. Na wszystkich ekranach jest Corning Gorilla Glass Victus, z tym, że w dwóch Piękne. słabszych modelach jest Victus w wersji podstawowej, natomiast w Ultrze z kolei jest Victus w wersji trzeciej. O Arma dziwo. nazywa. I tu wtrącę się, bo czytałem trochę o tym szkiełku. Bardzo ciekawa rzecz jest w tym szkle. Poza tym, że oczywiście tam odporniejsze, wiadomo, tak? Zawsze to słyszymy przy każdej generacji. Natomiast oczywiście wypróbuję to i to już niebawem, bo akurat wiecie, co chwilę temu przyjechał do mnie taki oto, o, widzisz, nie widzicie, tak? Ostrości nie łapie. Adaś, Tak, ostrości nie łapie. właśnie próbuję wam pokazać. O, teraz. Tak, taki telefon, że tylko go w ramkę oprawić. Albo nie wiem, trzymajmy się ramy. W każdym razie niebawem już to wypróbuję. O co chodzi z tym szkiełkiem? Ono ma redukować odblaski, nie wiem, od słońca, od lamp. I wiecie co, widziałem filmik. Kurde, jeżeli to się sprawdzi, to jest killer feature, który na przykład mnie jara. Bo dla mnie nie ma gorszej złości, jak gdzieś pracuję w pomieszczeniach różnie oświetlonych, najczęściej bardzo źle i nie wiem, no nie widzę nic na tym telefonie, bo świeci mi w niego lampa. Tu pokazywali, świecili w niego bezpośrednio lampą, kurczę, no odbijało się dużo, dużo mniej, odbijało się oczywiście, ale dużo, dużo mniej niż od zwykłego smartfona, którego tam ktoś trzymał obok. Takie pierdółki, to jest drobiażdżek, prawda, niby. A kurczę, on tak totalnie ułatwia życie, że głowa mała. Jak już jesteśmy przy Ultrze, to jeszcze dodam, że dodali tytanową ramkę. Uśmieję się, jak będzie się zachowała jak tytanowa ramka w iPhonie. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale pierwszy wypust iPhona z tytanową ramką to było, Jezu, jak to się brudzi. No tytan ma to do siebie, kurczę, i z tym się nie wygra. Ale wróćmy do specy. W zasadzie mówiliśmy o tym, pisaliśmy o tym, ale w Ultra ma oczywiście Snapdragona 8 generacji trzeciej i to go odróżnia, jeżeli chodzi o procesor od dwóch pozostałych. Jak to jest z tymi wyświetlaczami? Poza tym, że mają inne szkiełko, to mamy również inne rozdzielczości, bo w podstawce jest 1080 na 2340, natomiast w plusie 1440 na 320. I 1440 na 320 mamy w Ultrze, także widać tutaj, że no, gdyby ktoś miał przedstawiać argument, że plus bardziej niż podstawka, no to choćby rozdzielczość Ale wyświetlacza. tak, ale wiesz, no też patrzcie na przekątną ekranu, tak? Full Tak, HD no na jeżeli tym chodzi o ekranie przekątną, to naprawdę daje radę. w Naprawdę. podstawce mamy 6,2, tak jak wspomnieliśmy już, 6,7 jest w plusie. I 6,8 jest w Ultrze i też widać, jak te ekrany wyglądają w Ultrze. Zresztą widać, jak spojrzycie na rendery, że to jest jednak troszeczkę inny ekran. To chciałem jeszcze wtrącić, bo co prawda już to
Zasygnalizowałem, ale powtórzę, w tym roku Ultra ma płaski ekran, nie ma tych zaokrągleń, więc dlaczego to jest akurat w Ultrze mega istotne? Bo w pozostałych to mi to dynduri, bo ja naprawdę mnie zagięty ekran nie przeszkadza. Zupełnie, ja nawet wolę, bo telefon mi łatwiej trzymać. Ale chodzi o to, że w Ultrze, kiedy używamy rysika, to mamy do dyspozycji po prostu całą, totalnie całą powierzchnię ekranu, a jak były te zagięcia, no to musieliśmy uważać, bo jak coś bardzo mocno szkicowaliśmy, to odruchowo, nawet jak wyjechaliśmy z podpisem trochę, to nam ten rysik, wiecie, zjeżdżał z tego brzegu. Teraz, jak jest ekran płaski, będzie po prostu wygodniej. To też jest bardzo istotna cecha, warta podkreślenia. Konfiguracje pamięci. Podstawka ma 128, 256 albo 512 w pamięci użytkownika i jest jedna wartość tylko pamięci RAM i to jest 8 GB. Pamięci LPDDR5 oczywiście, bo to było oczywiste. W plusie z kolei, jeżeli chodzi o konfigurację pamięci, mamy 256, 512 plus 12 RAMu i to też jest argument za plusem, gdyby ktoś chciał kupować. Natomiast jeżeli chodzi o Ultra, to jest 256, 512, 1 tera i również 12 giga w pamięci RAM. Jest ogromna ilość kolorów po prostu. Samsung tutaj do wyboru, do koloru klientom proponuje te kolory. Wszystkie są raczej stonowane, mimo Ale nie tego, tak bardzo że jak jest tam i przykro. pomarańczowy, i żółty, i niebieski, to one są, czy zielony, to one są takie po prostu mocno stonowane, żeby to nie waliło po oczach. No nie Nie są jest to ostre. żarówiaste, ale wiesz co, moim zdaniem są lepsze niż w zeszłorocznych edycjach. Nie wiem, takie mam odczucie. Dla kogoś, kto lubi wyraziste kolory, to nie będzie co prawda wybór oczywisty, natomiast dla tych, którzy nie lubią jakoś straszliwie się ze smartfonem afiszować, to będzie na pewno plus. Wiesz co, przepraszam, Jacku, wejdę w słowa. Zwróćcie też uwagę, jakbyście wybierali wersje kolorystyczne. Niektóre są tylko ekskluzywnie w sklepie Samsunga do kupienia. To chyba nic strasznego, aczkolwiek no, musicie też patrzeć na ceny, bo mogą się różnić, wiecie, w jakimś tam operatorze czy tam innej sieci handlowej może być promka, a na głównym Samsungu nie. W każdym razie na Samsung. Tym sklepie Samsunga oficjalnym, tam nieważne jaki ma adres, to znajdziecie też dodatkowe kolory, więc jak chcecie mieć jakiś bardziej odjechany kolor, no to szukajcie go w głównym sklepie. No, sorry, taki mamy klimat. Ogromną zaletą wszystkich flagowych Samsungów jest IP68, bo tutaj będzie całkiem fajnie, Ogna. nie będzie trzeba się deszczykiem przejmować w momencie, Ogna kiedy będzie się jest pięknie. potrzebowało porozmawiać. Od lat nie Natomiast dostaliśmy paliwa. jeśli chodzi z kolei o aparaty fotograficzne, to w podstawce i w plusie mamy bardzo podobny zestaw. To jest 50 jako aparat główny. Z przysłoną 1.8 jest 12 szerokokątna i jest 10 do zdjęć tele. Ma zapewniać trzykrotne powiększenie, 30-krotne cyfrowe. Z przodu z kolei mamy również 12 z przysłoną 2.2 z 80 stopniami, jeżeli chodzi o kąt widzenia. Szerokokątny ma 120. Tam oczywiście trzeba policzyć na to, że będzie około 112, bo obetnie nam po prostu brzegi, żeby zniekształcenia zniwelować, ale powinno być. Może to AI sprawi, że będzie niwelowało zniekształcenia. Powinno teoretycznie, że powinno niwelować zniekształcenia bez utraty kąta widzenia. Ale nie wiem, powiem szczerze, jak to jest, bo to Adaś trzymał te smartfony w ręce, a nie ja. Wiesz co, powiem ci tak, na samym evencie to nie miałem czasu się tym pobawić. Bardzo mi przykro, bo po prostu było bardzo dużo ludzi, telefonów było też dużo, ale ludzi było więcej, a trzeba było materiał jakikolwiek zrobić. Wiecie, no jak się idzie samemu, to jest trochę trudniej. Jak są dwie osoby z redakcji czy trzy, no to już jest prościej, bo sobie się można rozdzielić i tak dalej. No jestem sam, w dodatku już starszawy, prędkość nie ta, refleks nie ten, wiecie jak jest, no. Tutaj się Ale wydaje, że obiecuję wam, że w recenzji wszystko wam powiem, bo tak jak powiedziałem, telefon już mam, także ogarniemy. wydaje się, że oczywistą rzeczą, jeżeli jest AI rzeczywiście, jeżeli ona działa przy zdjęciach, oczywistą rzeczą wydaje się to, że kąt powinien być zachowany i jednocześnie geometria Na pewno. prawidłowa.
Ale to jest kwestia tego, Ja myślę, czy Samsung zaimplementował w oprogramowaniu tak. I aparaty na ten pewno będzie chip. to można potem poprawić, tak jak już opowiadaliśmy. Ja ogarnię potem wszystko. Najwyżej po Tak, na zrobieniu. pewno można dorobić Dobra. oprogramowanie, które będzie to robiło. W każdym razie jest szansa na to, że będzie i fajny kąt, i no, to zdjęcie nie będzie wyglądało straszliwie, nie będzie miało straszliwych zniekształceń. Trochę inny zestaw aparatów jest w Ultrze, dlatego że tam mamy 200-megapikselową matrycę w aparacie głównym. Jest dwunastka do zdjęć szerokokątnych i są dwa aparaty tele. Jeden to jest 50 megapikseli matryca, drugi to jest 10 megapikseli matryca, czyli podobne jak w pozostałych. Z przodu również mamy dwunastkę. I tutaj jest różnica z powiększeniami, dlatego że Samsung deklaruje, że 10-megapikselowa matryca będzie miała trzykrotne powiększenie, natomiast ta 50-megapikselowa zaoferuje pięciokrotne powiększenie bezstratne. Powiększenie cyfrowe to takie, przy którym można robić księżyc i inne cuda, jest stukrotne z kolei. No wiecie, to I tak ja to tak troszkę wygląda. cyfrowo, to wam mogę powiedzieć, że tak do 50 razy, no akurat tym się akurat chwilę pobawiłem, bo to mnie w sumie najbardziej ciekawiło, ponieważ ja tego prywatnie używam. No zrobiłem sobie zbliżenie na pobliski wieżowiec, to tak do 50 razy to powiem wam, że no, a potem no to no, też nie jest najgorzej, ale na zdjęcia z wakacji to już niekoniecznie tak naprawdę. Jeżeli macie DeXa, to każdy z tych smartfonów będzie współpracował z DeXem. Każdy oferuje również pracę albo z dwoma kartami nano SIM, albo z jedną nano i jedną eSIM, albo z dwoma kartami eSIM. Również ma takie trzy tryby pracy. Także mogą działać w ten sposób każdy z nich. Zdziwiła mnie trochę również ilość kolorów wyświetlaczy, bo Samsung podaje 16 milionów. Zdawało mi się, że podciągnął to troszeczkę i że jednak 10-bitowy kolor będzie. To jest też taka rzecz, zapomniałem po prostu o tym, ale rzeczywiście tak jest. I Ja chyba nie też. wspomniałem jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie o tym, że w Ultrze jest z kolei ładowanie 45-watowe. A może mówiłem w Wiesz co, przypadku baterii. gdzieś tam się przymknęło, ale to doprecyzujmy. Tak, Ultra ma ciutkę szybsze, bo 45-watowe ładowanie. Wszystkie mają indukcję i wszystkie mają ładowanie zwrotne, czyli na przykład możecie sobie batsy doładować od telefonu. Ja na przykład, słuchajcie, robię tak, że ładuję Samsungiem swój zegarek, nawiasem mówiąc też Samsunga. Kładę po prostu Samsunga podłączonego kablem do ładowarki, odpalam ładowanie zwrotne, na pleckach telefonu kładę zegarek. Minus jest taki, że kurczę, no powiadomień nie widzę, bo leży ekranem do dołu, ale nawet słuchajcie, da się tak doładować awaryjnie drugi smartfon. To też ciekawostek, bo też już takie coś ćwiczyłem jakiś czas temu, także ładowanie zwrotne jest fajne, bo jest. No. Samsung deklaruje to ładowanie 15-watowe w każdym ze smartfonów i kompatybilne z WPC. Tak, ale zwrotne jest 5, o ile dobrze pamiętam akurat. Przepraszam? Ty mówisz o indukcji, tak? Tak, mówię o indukcji Tak, ale 15-watowej. zwrotne to jest 5 W, także Zwrotny jest 5-watowy, tak, to jak też najbardziej. musicie pamiętać, ale mówię, da, serio, da się tym doładować drugi smartfon. No, oczywiście wiadomo, tam to będzie masakra, ale wiecie, od sytuacji awaryjnej lepiej tak niż wcale, nie? Pojawiam się masakra 3 do 4 godzin, podejrzewam. W zależności od Nie, wielkości nie, nie, baterii, nie, nie. oczywiście. Tak? Dłużej. Tak, dłużej, bo Okej. mówię, ćwiczyłem to, przez noc się doładowało tam, nie wiem, 15%, no ale to Okay. zawsze lepiej niż Naprawdę? zero. A. No to rzeczywiście dosyć Drugi niesamowite. smartfon, wiesz, pamiętaj, tam idzie tylko 5 W i straty po drodze jakieś są, tak? No No. okej. Okay. A jak drugi smartfon był totalnym trupem, to tamtego prądu też musiało wejść trochę w tą baterię, żeby w ogóle wstał, nie? Tym. No. Dobra, ale wróćmy do Galaxy, bo jeszcze specyfikacji już chyba dojechaliśmy do końca, nie? W Tak mi zasadzie, się bo zdaje, że powiedzieliśmy o bliższe wszystkim, o czym szczegóły. warto No to co, powiedzieć. moi drodzy, ceny chyba wam muszę podać, nie? Powinienem przynajmniej, wypadałoby. Słuchajcie, będzie trochę nudno, ale tak na szybko, ile co w Polsce kosztuje. Podstawowy model 8128 oraz 8256 za 4099 oraz 4399. Z kolei model z plusem kosztuje 5199 wersji 12256 i 5799 wersji 12512.
No i nasz kochany Ultra. Mamy 6599 za 12256, 7199 za 12512 i 8250, 8249 dokładnie, za 12 plus 1 tera. I teraz tak, do 30 jest przedsprzedaż, gdzie dostajecie wyższą pamięć w niższej cenie, czyli na przykład za kupując podstawkę za 4,99 nie dostaniecie 8,128, ale 8,256 i tak dalej. No oczywiście w przypadku 1 tera to już górka się kończy, bo po prostu wtedy 1 tera jest w tej niższej cenie. Nie dostaniecie 2 tera, niestety, smuteczek. Jest też oczywiście odkup, tam musicie to dokładnie przeczytać, bo tam jest sporo opcji, a jeszcze bardzo early birdsy do 23 stycznia, ci co zamówią, to jeszcze Galaxy Buds 2 dostaną szare. No, nie wiem dlaczego szare, widocznie szare im zalegają w magazynie. W każdym razie tych promocji jest sporo, te odkupy i tak dalej, wszystkie są u Samsunga moim zdaniem trochę skomplikowane, natomiast jak to dobrze rozkminicie, to naprawdę możecie bardzo sporo kasy odzyskać albo mniej zapłacić. To polecam każdemu, kto kupuje telefon Samsunga, się z tym zapoznać, 10 razy to przeczytać. Jak nie rozumiecie, to zapytać kumpla, wujka, ciotki i przeanalizować to kilka razy, zanim się zdecydujecie na zakup smartfonu, bo no, można naprawdę dobrze przewalić tam. Przy czym chciałem Was zapewnić, że my żyjemy na tym samym świecie, na którym Wy żyjecie i dla nas te ceny również są potwornie wysokie, ale to niestety Bądźmy tak, szczerzy, że za nowoczesną technologię płaci no się tyle, niestety, ile żąda no producent i koniec. smartfony zdrożały, no powiem Ci tak, no mnie te ceny nie zaszokowały, oczywiście zawsze mogłyby być taniej, tak zawsze będziemy narzekać, że jest za drogo, nie zszokowały mnie te ceny, natomiast Tak, no ale wiesz co, ja staram się myśleć od tej strony, że nas tak. może te ceny nie szokują, bo siedzimy w branży. Ale jakbyś pomyślał, że sam masz wywalić te 7 tysięcy na W ultrę, to byś się życiu. zastanowił, podejrzewam, kilka razy. Nie, ja bym sobie kupił jakiś kolejny samochód za te pieniądze i to całkiem No, na prawda? No, ten to ja tryb. właśnie o tym próbuję właśnie powiedzieć, A że smartfona żyjemy na bym tym dał cały samym czas świecie, co starego. nasi widzowie i dla nas te ceny są równie potwornie wysokie. Tak, no, Trochę napatrzymy niższe się. przez to, że mamy z nimi na co dzień do czynienia, tak? Tak, napatrzymy się na Galaxy Ultra, będziemy się nim ekscytować, nawet możemy nimi poszpanować, a potem grzecznie włożymy do pudełeczka, jak producent zażąda, to grzecznie oddajemy, do widzenia, nara, cześć. Nie no, słuchajcie, to by trzeba było pożyczkę brać jakąś na kilka lat, żeby rzeczywiście sobie pozwolić przy normalnych zarobkach, takich jakie Polak bierze z Ale ty pracy, tak? wiesz, że zaraz ci koledzy z Warszawy wyprostują, że wiesz, że oni to mogą, nie? Warszawa to jest troszeczkę osobny To jest świat, inny Warszawa świat, troszeczkę nie? inaczej zarabia, w Tak, związku z tym my ja do was myślę, że przemawiamy z kolegów z Polski, Warszawy mamy na pamiętaj. tyle inteligentnych, że o tym wiedzą, że reszta świata ma No, inne trochę zarobki tak, niż że istnieje Warszawa. Polska B również i my do was mówimy z naszej piwnicy, tak, jak to tam ten jeden przemawia też. Dobra, chyba kończymy, czy jeszcze coś na dobicie? To Wiecie co? znaczy, możemy tak przelecieć Finalizować. trochę, bo tak naprawdę nie ma nic Nie bardzo było, ciekawego, co serio, na nie polski było. rynek na przykład. Natomiast jest Motorola G Play generacji trzeciej albo Motorola Budżet. G Play 2024 w Stanach, czyli dla nas to ona jest taka średnio interesująca. Będzie u nas, ale pod inną nazwą, wiesz? Tak jak patrzę na O, tę branżę. Nie będę się opierał, bo, ale tak podejrzewam, bo tak to mi wygląda. Wiecie, co to? No, nie chcę tutaj, wiecie, przestrzelić, tak? Ale mam takie przeczucie, że u nas będzie pod inną nazwą. To jest bardzo budżetowy telefon. Naprawdę, tu się nie ma czym ekscytować. Ekran HD plus Tak, 6,5-calowy. Ósemka do selfie, z tyłu słuchajcie, ewenement, pojedynczy aparat, tylko trzynastka i nic więcej. Dobrze mówię, że trzynastka, czy ja przestrzeliłem teraz? Boże, chyba nie, 13. pięćdziesiątka, wróć, pięćdziesiątka. No tak, ale domyślnie robi pewnie 13 Tak, no megapikseli. domyślnie, no, tak, wiecie co, ja już przestaję myśleć. Bateria jak to u Motorola 5000 tradycyjnie, 15-watowe malutkie ładowanko, Snapdragon 680, czyli tylko LTE. Niestety tylko 6 plus 64 pamięci. Bardzo tani telefon, ponieważ kosztuje tam 600 bez podatku. Także no nic wielkiego. Odsygnalizujemy, że coś takiego się pokazało i coś takiego pewnie do nas przyjedzie, tylko się będzie inaczej nazywało i może kosztować około 800 zł. No. Mi zdecydowało się na odpalenie w kolejnej marki i w
wypuści 23 stycznia Realme Note na Filipinach. Będzie to Realme Note 50. To nie jest jedyny smartfon z tej Tak, submarki, jeszcze ale będzie jeden. całkiem słabiutki taki. U nas są na przykład C51 i C53, które są bardzo do Podobne. tego podobne. Bardzo podobne, no. Ten, który wyjdzie na Filipinach, będzie miał gorsze ładowanie, bo u nas C51 ma chyba 33 waty, a ten będzie miał 10 watów i aparat będzie miał gorszy. Bo u nas chyba jest 50, tam będzie 12 albo 13. Poza Tak. tym w Japonii z kolei wyszła Xperia 10V Fan Edition, która tak naprawdę nie różni się niczym od podstawki, poza tym, że ma nowy kolor. Wyszła w Docomo, do nas oczywiście nie trafi z tym kolorem, także nie ma co się nastawiać. Chyba, że ktoś w Japonii mieszka, zawsze ma okazję w Docomo sobie zakupić po prostu nowy kolorek Xperia. MyPhone pokazał w tym tygodniu dwa telefony. Chyba jeden telefon z klapką, taki Tak. LTE. To jest któryś taki kolejny Flip LTE się nazywa, Tak, już flip widzę. LTE po prostu, no. Flip LTE, a poza tym zapowiedział jeszcze dodatkowo jeden telefonik w informacjach prasowych i to ma być Hammer Bow LTE. Tak, podejrzewam, że flaczki mogą mieć podobne, natomiast Hammer, jak to Hammer, jest wszystko odporny, nie? Dokładnie. Jedna rzecz, jedna ciekawostka, która jeszcze wyszła, to jest UniHertz Tank Mini 1. Ja mówię o tym smartfoniku nie dlatego, że miał jakąś niesamowitą specyfikację, chociaż i tak ma niezłą jak na tę markę, z Helio G99, ale ze względu na ekranik i wielkość tego smartfona, ponieważ to jest ekranik 4,3 cala tylko. I sam smartfon jest dzięki temu nieduży, ma wysokość 12 cm, szerokość około 6, troszeczkę mniej niż 6 i około 23 cm grubości, ale to jest tapfon w związku z tym. Co prawda nie ma litery standardu, ma odporność tylko na zachlapanie ewentualnie, ma IP68, no. Ale i 108-megapikselowy aparat i tam 256 pamięci plus 12 RAM-u. Także przedziwne zupełnie z tym, że pamiętajcie, że to jest Chińczyk, na miłość boską. Pamiętajcie, że to jest Chińczyk i specyfikacja na papierze to jest zupełnie coś innego niż No dostaniecie do ręki. Znaczy dostaniecie tę specyfikację, tylko jak to tak, będzie ale działało, to jest osobna sprawa. ostrożnie. To samo dotyczy kolejnego modelu, który no, pojawił się w oficjalnej polskiej dystrybucji. Słuchajcie, odpaliło się znowu polskie ZTE i informuje, że Nubia Red Magic 8S Pro jest u nas dostępna w oficjalnej polskiej dystrybucji. Z pamięciami 12 plus 256 i nie jakimiś super hiper dla graczy za 4,399. Telefon ma mocne strony, ma też niestety słabsze strony, ale to sobie zobaczcie, bo ja go już testowałem. Dla Was jest recenzja na tym kanale, tak możecie sobie wszystko o tym telefonie sprawdzić. No jest to bez wątpienia ciekawe urządzenie, natomiast nie pozbawione mankamentów, o czym mówię w recenzji. I ostatnia rzecz, o której jeszcze chciałem wspomnieć w tym tygodniu, to są dwie wersje nowej Infinixów, Infinix Hot 40 i Infinix Hot 40 Pro, tylko w Indiach w nowej wersji Free Fire związanej z tą gierką. I tak naprawdę w specyfikacji nic się nie zmienia, poza tym, że zmienia się wyposażenie pudełka. Pudełko jest większe z motywami z gry. Tam dokładają do tego jeszcze wentylator dodatkowo, jakby był do czegoś potrzebny, szpilkę tematyczną, jakiś taki pasek do telefonu, zestaw naklejek, przepraszam Was bardzo, i to właściwie tyle. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o mijający tydzień. No Jeszcze zdominowały go tam dwa Samsungi, drobiazgi. bo zdominowały go Samsungi po prostu. Tak jest. Jeszcze dwa takie totalne drobiażdżki. W zeszłym tygodniu mówiliśmy Wam o nowym tablecie Oppo. O ile dobrze pamiętam, no to dzisiaj Oppo przysłało prasówkę, że obchodzi swoje 5-lecie w Polsce, bla, bla, bla. No i między innymi też wprowadza ten tablet nowy, to jest Oppo Pad. Boże, jak on się nazywa? Patrz, ja mam taką już sklerozę w tej chwili. Neo, pad A, Neo. Pad Neo, widzisz, dobra, właśnie, żebym was nie przerobił, więc Pad Neo jest już w oficjalnej polskiej dystrybucji. Ale Nowy jest tablet ZTE czy z Wi-Fi, słuchaj, wiesz? w obu wersjach W i co obu ciekawe, z wersjach. pamięciami, które niekoniecznie były w tej pierwotnej wersji, bowiem u nas mamy Wi-Fi 628 i LTE 8128.
za odpowiednio 1299 i 1499 zł. Kurczę, miałem tego nie mówić, bo to wygląda, jakby reklama to była, ale no to już wam powiem. Tak, jeszcze są promocje. O promocjach piszemy w serwisie, bo to żadna tajemnica, sobie zobaczcie, bo Anusz będziecie chcieli skorzystać. Jak Dla nie mnie, tablet. kurde, trochę baterie mogłyby być większe, ale już. No, dokładnie. No i co jeszcze? No dobra, no jeszcze jest dzień babci i dziadka się zbliża, to pamiętajcie, podpowiadam, kupcie prezenty. Maxcom tutaj usilnie nas namawia, że można by kupić babci i dziadkowi jakiś taki seniorofon. No to możecie, nie? Namawia, Ostrożnie macie. z seniorofonami. Najpierw sprawdźcie w sklepie, jak ten Tak. seniorofon działa, a później dopiero Dokładnie. uszczęśliwiajcie dziadków. Tak No, wam radzę. dokładnie. Dokładnie, wypróbujcie zanim kupicie. To jest bardzo dobra rada od wuja Jacka, bo rzeczywiście. No. To ja No. jeszcze o jednej rzeczy wspomnę już No. na koniec, mianowicie w Orange wystartowały nowe A no częstotliwości tak, ojoj, 5G. ojoj, no rzeczywiście, jakże moglibyśmy zapomnieć? W związku z tym też mówimy, że może będzie trochę sprawniej, trochę szybciej, przynajmniej w niektórych punktach w Polsce, bo chcę, że w całej to sobie No wybijcie z tak, no głowy. jeszcze trzeba mieć telefon w Orange, no ale to już Tak, jest inna tak. kaloszy, tak. Tak. No ja niestety nie mogę mieć, bo u mnie zasięgu nie ma. No ale to może się kiedyś zmieni. Dzięki, że wpadliście. Zapowiadamy, że w przyszłym tygodniu nas nie będzie, bo Adaś A wybiegła. właśnie, ale wchodzę ci w słowa, zapowiadamy, żebyście zajrzeli na ten kanał, bo tu będą materiały i postaram się, żeby były w miarę ciekawe, a jak nie, to żeby chociaż telefony, które wam pokażę w ręku, były w miarę ciekawe. Także Także się zapraszamy Was zapowiadaliśmy. tak czy inaczej, co prawda nie na tygodniówkę, ale na Ale relacje Adasia coś tu z będzie. miejsc, w których będzie. Tak, znaczy się w miejscach to nie będę jakoś szczególnie ekstra, natomiast telefony mogą być fajne, to wam na pewno tu pokażę. Dziękujemy Wam jeszcze raz serdecznie za to, że z nami spędziliście blisko godzinę. Pozdrawiamy Was serdecznie i zapraszamy na kolejne Na materiały i kolejne. kolejną tygodniówkę, prawdopodobnie za 2 tygodnie. Cześć. Cześć.